dzisiejszym obchodzimy 16 dni patrona miasta Połtuska, świętego Mateusza. Organizatorami naszego patronalnego święta jest Rada Miejska w Połtusku, burmistrz miasta Połtuska i akcja katolicka przy parafii świętego Mateusza w Połtusku. W programie przewidzianych jest około 40 imprez, także dla wszystkich znajdzie się na pewno coś ciekawego, co Państwa zainteresuje. Dni patrona miasta świętego Mateusza, czyli święto naszego patrona, to jest również okazja do tego, że bardzo mocno aktywizują się nasi mieszkańcy. Tak naprawdę każdego roku w organizację tego święta włącza się kilkaset osób. No i tak w każde dni patrona opiekę świętego Mateusza widać chociażby poprzez to, że zawsze mamy dobrą pogodę. Elektroników, techników mechaników, techników ekonomistów oraz techników ochrony środowiska. Od 1989 roku przeżywamy takie piękne święto w naszym mieście. To decyzją księdza biskupa święty Mateusz stał się patronem mieszkańców ziemi połtuskiej. Dlatego Mateusz, ponieważ od samego początku istnienia tego miasta i pierwszej parafii, to właśnie ten święty patronował nam. A oficjalnie, jak wspomniałem, do 1998 roku. Z każdym rokiem coraz więcej ludzi przybywa i na rynek, i do bazyliki, by wspólnie świętować, a równocześnie by krzepić się wzajemnie duchowo. Jest to takie święto, które łączy nas wszystkich, niezależnie od poglądów, czy religijnych, czy politycznych. Wszyscy przychodzimy po to, żeby być razem i cieszyć się, że żyjemy w naszym pięknym mieście. Szanowni Państwo, 16 dni patrona Połtuska świętego Mateusza uważam za otwarte. Grupa sygnalistów myśliwskich Nadleśnictwa Połtus pod kierownictwem nadleśniczego pana Romana Jankowskiego. A za orkiestrą już wyruszyli organizatorzy Dni Patrona Połtuska, czyli radni Rady Miejskiej, burmistrz miasta Połtus. Zapraszają do organizowanych przez siebie spotkań, szkoleń i warsztatów oraz pomocy w realizacji projektów. Organizatorzy oferują współpracę w zakresie goszczenia zagranicznych wolontariuszy i organizacji wolontariatu w placówce. Stowarzyszenie będzie reprezentowane przez wolontariuszy z Armenii, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Węgier i Polski oczywiście. Dla tych z Państwa, co nie słyszeli, powtarzamy jeszcze raz, że mówiliśmy o Stowarzyszeniu Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu. A proszę Państwa, nie powiedzieliśmy też jeszcze o firmie, która po raz pierwszy się prezentuje na Połtuskim rynku. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Rolcza. To ten niesamowity ciągnik, który też wyruszył już dawno temu na trasę korowodu. PKU Rolcza, Elżbieta Krzysztof Czarnowski z Kleszewa, koło Połtuska. Firma istnieje od 1992 roku, a jej głównym profilem jej działalności jest handel częściami zamiennymi do ciągników i maszyn rolniczych. Prowadzi także usługi warsztatowe ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji podzespołów części. Prezentowane ciągniki Landini to oryginalny włoski produkt, charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa i bezawaryjnością. I zobaczymy, mamy nadzieję, że przejedzie trasę całego Połtuskiego korowodu dzisiaj. A ja jeszcze tylko dodam, powiem już tutaj od okazję po raz drugi podziwiać uczniów Połtuskich szkół, a więc widzieliśmy przed chwileczką publiczne gimnazjum nr 1, teraz zespół szkół nr 2 w Połtusku.
podziwiajmy i pozdrawiajmy. I nie żałujmy uśmiechu. To słowo będzie dzisiaj przeze mnie nadużywane. Zresztą Andrzej też dzięki niemu uśmiechniętemu Andrzejowi po prostu aż mi się chce mówić. I będę to powtarzał aż do znudzenia. Uśmiech, uśmiech, jeszcze raz uśmiech. Po prostu radość moja tak mnie rozpiera, że nie mogę inaczej do Państwa się zwracać, jak tylko w ten sposób. Powoli, powoli, wciąż podążają tutaj po raz drugi przed nami uczniowie pontuskich szkół. Troszeczkę nam się zablokował nasz korowód, jest nas tak dużo. Zespół szkół numer 2 to ta grupa, która zatrzymała się przy ratuszu, zanim zespół szkół numer 4. Mamy nadzieję, że zaraz korowód uda się uruchomić. Trybiki znów zadziałają. Wszystkie nasze korowody święta. Naszą straż do przeprowadzenia. Proszę Państwa, w tym roku nie będzie wydarzenia, bowiem będą mistrzostwa, będą zawody strażaków. Po raz pierwszy w Pultusku bardzo, bardzo duże znaczenie. No to mówimy o strażakach. Ochotnicze straże pożarne reprezentują strażaków z OSP Głogowo, Szpiniec, Przemiarowo, Grabowiec, Płocochowo, Promin i Kacica. Łącznie na terenie gminy Pultus działa 13 jednostek OSP. Do ich najważniejszych zadań należy prowadzenie działalności mające na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń, a także wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, w tym również występy na zawodach sportowo-pożarniczych. I właśnie jutro o 14:00 na Stadionie Miejskim w Pultusku odbędą się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, na które zapraszamy wszystkich sympatyków pożarnic. Naszą gminę reprezentować będą strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodowie, Szcińcu i Przemiarowie, czyli zwycięzcy zawodów powiatowych z 2011 roku oraz triumfatorzy zawodów gminnych z 2012-2013 roku. Klub sportowy Semiramida, już tam gdzieś dalej sportowcy są, pomagają do nas i tam Państwo mogli zobaczyć dalej. Centrum sportowe oferuje zajęcia dla dzieci. Mała wiewiórka poszła dalej. Zobaczyła w stawie zieloną żabę. Żaba nie miała ogonka zupełnie. Dzień dobry, powiedziała mała wiewiórka. Patrz na mój piękny ogon. To jest najlepszy ogon na świecie. Tak jest, jak mówisz, powiedziała żaba. Ale ja nie chcę mieć ogona. Widzieliście kiedyś żabę z ogonem? Nie. To chyba śmiesznie wyglądała. Tak.
ma ani Alki, ani... Kasia ma... jest, Paulina jest. No ale... Alka...